Witajcie kochani w Młodzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam drugą część ostatniego hola, czyli z tych wielkich zakupów w Dobczycach. No i dzisiaj kochani same rzeczy za 3 zł oraz rzeczy za darmo, które dostałam. Mamy nadzieję, że uda mi się udowodnić, że za 3 zł za sztukę można kupić super topowe rzeczy, a nawet rzeczy takie designerskie, które normalnie kosztowałyby kilka setek w sklepie. No to zaczynajmy. Moi drodzy, pierwsza rzecz to taki oto żakiecik firmy Mango, MNG, zobaczycie, tu jest. Jest normalnie metka i rozmiar S. To jest taki chanelowski żakiecik, fajny, bo w pepitkę, w szarych odcieniach, czyli super modnych w tym sezonie. Kochani, ten żakiecik dostanie moja mama, ponieważ ostatnio robiłam z nią program, niedawno całkiem, no i spodobał jej się, a jest jej rozmiaru, bo zobaczcie, ja wyglądam w nim troszkę, no jest na mnie troszkę przymaławy, więc troszkę jak z młodszej siostry albo coś, jestem troszkę za duża na ten żakiet, on jest fajny na niższą osobę i tutaj mam bardzo obcisłe w rękawach i w ramionach, więc stwierdziłam, że fajny, fajnej jakości żakiecik, no ale nie na mnie. No i dlatego będzie to prezent dla mojej mamy, ale chciałam Wam go najpierw pokazać, żebyście zobaczyli, że naprawdę spoko żakiecik, wygląda całkiem elegancko, jest cieplutki, bo to jest taki właśnie typu, to jest taki tweedowy żakiet, typu Chanelka, jak mówiłam, i on jest fajny na zimę, to jest cieplutkie, można to nosić i jako żakiet, i normalnie też w formie takiego sweterka, nawet pod płaszczem, jeżeli jest oversize'owy i obszerniejszy. Myślę, że wygląda naprawdę elegancko, ma taką srebrną nitkę, zobaczcie tu. Jest niezniszczony, więc uznałam, że za 3 zł to jest naprawdę super cena. No i podoba mi się ten styl, aczkolwiek ja nie jestem typem dziewczyny Chanel, czyli to nie jest taki mój ulubiony styl, aczkolwiek stylówki na Chanel, na tą nową kolekcję już nie są takie bardzo standardowo chanelowskie, co bardziej mi odpowiada, bo ten styl był zawsze dla mnie troszkę zbyt sztywny. Ale ten żakiecik jest, uważam, spoko, no i za 3 zł. Tadam! Także jak najbardziej warto było go kupić. Myślę, że najpierw nawet bym zapłaciła za niego więcej. No ale za 3 zł to wiadomo, wtedy już wyszukujemy, co zostało. No bo powiem Wam, że już nie było takiego dużego wyboru, jak zwykle jest. Więc wszystko, co kupiłam, to są już takie perełki trochę koneserskie. Coś, co nie każda osoba, która wchodzi do lumpeksu, na co zwróci uwagę. Druga rzecz to jest naprawdę super sukienka z wełny. To jest taki filc wełniany trochę jakby, ale cieniutki. Zobaczcie, przepiękny materiał, naprawdę. I ta sukienka jest jak nowa. To jest firma Yoshi, więc znowu to są te skandynawskie takie jakościowe firmy. Ma fajne takie designerskie rękawki. Oczywiście to nie jest coś, co pewnie byśmy nosili na co dzień, no bo znowu te rękawki dosyć elegancko wyglądają. Zobaczcie, na przebitkach. Ale oczywiście można sobie to trochę zmodyfikować i na przykład trochę spłaszczyć, przyszyć miejscami te wystające elementy i to już będzie bardziej skromne i spokojnie na zielony golfik czy na taki kontrastowy jak u mnie można by taką sukienkę w zimie ubrać, bo to jest bardzo cieplutkie i przyjemne. Także naprawdę super, super rzecz. Zastanowię się, czy tego nie wystawić jeszcze, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy będę miała okazję chodzić aż tak eleganckiej sukience, ale możliwe, możliwe. Zastanawiam się właśnie jeszcze. Także 3 zł, kochani, coś takiego. No po prostu czasem odbiera mi mowę, powiem Wam szczerze. Druga sukienka tej samej firmy Yoshi. A i przy okazji, zobaczcie, takie bransoletki, które ja bardzo lubię, bo to są mosiężne bransoletki z takimi naturalnymi kamieniami, z jakąś taką masą tutaj, wypełnieniem, indyjskie. Dostałam za darmo od pani. Miała dosyć sporo jeszcze biżuterii, ja już kończyła wyprzedaż, no i dostałam po prostu je gratis. Dostałam również bardzo, bardzo starą i zniszczoną marynarkę, którą chciałam na guziki i pani powiedziała, że w związku z tym, że na guziki, to po prostu dostaję ją za free. No i super, powiem Wam, że rewelacja, bo guziczki są piękne i zobaczycie je w nowym moim pikowanym płaszczu po przeróbce. No ale wracając do sukienki, to jest ta firma Yoshi, ona jest rzeczywiście taka designerska, zobaczcie, można ją nosić na coś, można ją nosić samą. Ja myślę, że akurat ta sukienka będzie solo noszona przeze mnie, czyli w lecie na gołą skórę, ale zobaczcie, to, ten przód to nie jest sztuczna skóra, tylko to jest skóra naturalna, to można zobaczyć od spodu.
Normalnie ma tu taki nierówny zamsz. Skóra naturalna licowa, bardzo cieniutka taka i bardzo przyjemna, bo to jest mięciutkie wszystko, jak materiał w zasadzie. No i bardzo fajnie taki plisowany dół. Zamek jest na wierzchu, to jest właśnie takie troszkę designerskie, nawet powiedziałam projektancki ciuch taki. I zobaczcie na tył, ten tył po prostu jest dosyć kontrowersyjny, bo to wygląda jakby wystawała nam spod ubrania Halka, prawda? Jeszcze taka w takim ostrym kolorze. No i ja mam pomysł na przerobienie tej sukienki, bo niestety ona jest na mnie za szeroka tutaj. Co najmniej jest o rozmiar półtora rozmiara za duża na mnie. No i mam taki fajny pomysł, zobaczycie w programie o przeróbkach, że po prostu szczepię tutaj miejscami tą tył tej sukienki, także będzie trochę wystawać, ale generalnie będzie ona o tyle zwężona i być może nawet nie będę całej właśnie zszywać, tylko po prostu w kilku punktach i wtedy będzie ta sukieneczka po prostu na mnie już dobra i też nie będzie to aż tak tutaj widoczne w tym miejscu. Myślę, że jest naprawdę super, jak za 3 złote, to bardzo ciekawy i taki inny ciuch i takie rzeczy właśnie warto kupować za taką małą cenę, bo chociaż to nie jest bardzo praktyczne, to można coś świetnie przerobić i wystylizować i zrobić z tego coś mega designerskiego. I właśnie tak zamierzam zrobić, mam nadzieję, że będę w stanie Wam to niedługo pokazać. No, 3 złote. Naprawdę super. Następna rzecz jest na lato. Też oczywiście 3 złote. Sukienka z jedwabiu. To jest Topshop. Dobrze mówię? Moment. Tak, Topshop Boutique. No i zobaczcie, przepiękny kolor. Bardzo ładne wzory. Podoba mi się. To jest taki fioletowo-beżowo-szary kolor z bardzo ładnymi kwiatami na wierzchu. Taka tunikowa sukienka, bardzo prosta. Tutaj takie drapowanie. Naprawdę wygląda super i super nowocześnie i super fajnie. Nie będę Wam teraz pokazywać się w tej sukience, ona jest bardzo cieniutka i na pewno ją też zobaczycie w stylizacjach wiosennych, bo jest naprawdę super, jest na mnie idealna. No i bardzo mi się podoba, naprawdę. Na pewno kupiłabym ją też za wyższą cenę, ale tym bardziej no za 3 złote, to aż było grzech nie wziąć tego. I w sumie nie wiem, dlaczego nikt jej nie wziął. Nie wiem, może po prostu wydaje się taka niepozorna, ale naprawdę, no zobaczcie, te kolory są przesuper, przeładne. No i czysty jedwab, 100% jedwab. Czego chcieć więcej? Kochani, następna rzecz to spódnica, w której wystąpiłam już w programie z moją mamą we vlogu. Czysta wełna. I to jest, już mówię Wam, Mex. Bardzo dobra marka, Mex, 36 rozmiar. To jest wełna, 100%. Bardzo fajna spódnica, ładnie leży. Jest cieplusieńka i w ogóle nie jest jakaś taka właśnie niewygodna i twarda, bo to jest taki fajny, miękki, wełniany materiał. No i zakochałam się w tym kolorze. Uwielbiam taki czerwony kolor. Jest naprawdę, naprawdę super i jestem bardzo zadowolona, że ją kupiłam. Tym bardziej, że kosztowała 3 złote. Także wow. No i dobrze, kochani. I to by było na tyle, jak chodzi o ten haul. Czyli kupiłam w tym lumpeksie raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Po 3 złote, 15 złotych dostałam 3 rzeczy gratis. Czyli rachunek się wyrównał. Super sprawa. Kochani, jeszcze na koniec, już po tej wyprzedaży, chcę Wam pokazać coś, co dostałam znowuż za darmo od mojej mamy tym razem. Ostatnio we vlogu z moją mamą właśnie mierzyłam taką stylówkę z jej szafy, no i stwierdziła, że ona tego nie nosi, więc wyglądam z tym w porządku, no i sobie mogę to zabrać. No i tak, zobaczcie, po prostu ta stylóweczka, którą widzicie, to jest właśnie z tamtego vloga. Natomiast chcę Wam coś powiedzieć na temat tych ciuszków, bo to jest taka vintage'owa spódniczka firmy Sportmax, więc w ogóle wow, oryginał. Jest przesuper, to jest wełna i zobaczcie, jakim ona jest w świetnym stanie. No to jest jak nowe ze sklepu, naprawdę. Mimo że ta spódnica na pewno jest u mojej mamy już, no nie wiem, z 10 lat podejrzewam. Chociaż może nie aż tak długo, ale na pewno dosyć długo. No i jest w świetnym stanie. To nie jest 100% wełna, to jest wiskoza, wełna i 3% elastanu. Ale tak czy inaczej, naprawdę przepiękna spódnica z takim fajnym tutaj rozcięciem, teraz bardzo modnym. No jestem bardzo zadowolona. Faktycznie moja mama za często nie chodzi w takich ciuchach, a mi się bardzo podoba ta spódnica. Odrobinkę jest za obcisła, ale tak czy inaczej jestem zachwycona.
No i do tego właśnie mierzyłam to i moja mama też stwierdziła, że ma za długie rękawy i nie czuje się w tym komfortowo. To jest właśnie taki żakiecik z Zary, Eska, ale rzeczywiście no moja mama ma raczej XS-kę i ma krótsze ręce i rzeczywiście trochę za długie te rękawy, a one mają fajne takie militarne guziki i szkoda jest ich podwijać według mnie. Fajna taka dwukolorowa, tutaj ma taki jakby jersey obszycie, no i wydaje mi się, że właśnie do tej spódnicy to jest super zestaw. Spódnica jest w takie delikatne paseczki, jaśniejsza, no i tutaj to jasne obszycie. Bardzo podoba mi się ten zestaw, także jestem szczęśliwa, bo mama się pozbyła czegoś, co nie nosi, a ja zyskałam coś, co będzie moim skarbem. Już niedługo pokażę Wam nowy haul, bo cały czas chodzę na jakieś po drodze właśnie wyprawy lumpeksowe i naprawdę ostatnio też upowlewałam przepiękne rzeczy, które już niedługo zobaczycie. To będą takie naprawdę topowe perełki, także zapraszam na następne haule. Kochani, dziękuję bardzo, dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrybowanie kanału i bardzo proszę, subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba i naciśnijcie sobie dzwoneczek. Dziękuję za wszystkie łapki i proszę o kolejne. Cześć, pozdrawiam bardzo.